Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Normalnie miało się pojawić o tej godzinie palionowo, no bo tak mówiłem, że codziennie wieczorem będzie się pojawiać palionowo. Ale jak zobaczyłem tą opcję w Minecraft, to musiałem nagrać to dzisiaj. Siemano, siemano, jesteśmy już oczywiście w Minecrafciku naszym kochanym. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Szczypson, to jest kanał Szczypson, a ty nie subskrybujesz jeszcze kanału Szczypson Plus, na którym pojawia się codziennie Among Us, więc to koniecznie wbij. Ja, prawda, patrzę, jakie mam super słuchawki nowe, to jest po prostu coś pięknego. Ale dobra, nieważne, w każdym razie, dzisiaj rano był stream. Był stream z serwera Coxcraft i myślę, że fajnie się bawiliśmy, graliśmy razem sobie w minigierki razem z widzami, więc jeżeli chcecie więcej takich live'ów, no to koniecznie się łapę w górę pod tym odcinkiem i wtedy będzie więcej takich odcinków. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem na nowym świecie. To jest totalnie nowy świat Minecraft, na którym nic nie ma. To jest świat tylko na jeden odcinek. To nie jest jakaś nowa seria, to nie jest nic nowego, to jest po prostu jednorazowy odcinek, który postanowiłem nagrać, ponieważ jest tutaj fajna opcja, której normalnie w Minecrafcie nie ma. I teraz bardzo ważna rzecz, jaka to jest opcja? Ja nie chcę od razu o niej mówić, nie chcę od razu tego brać z game moda, po prostu uznałem, że zrobimy taki zwykły survival na początku. Po prostu zbierzemy podstawowe itemy i będziemy stopniowo to tworzyć, to co mamy do zrobienia. I tak, słuchajcie, to co musimy zrobić na początek, to, no nie uwierzycie, co to ma być, ale musimy zrobić 9 drewnianych kilofów. 9? 8. 8 drewnianych kilofów. 8 drewnianych kilofów i zobaczycie, co to takiego tworzy. Ja od razu tworzę tutaj sobie crafting, żeby już mieć. Zrobimy sobie na samym początku 1 kilof drewniany, a później przejdziemy do zrobienia siekierki kamiennej, żeby nam szybciej szło z tym drewnem, bo to będzie strasznie długo trwało wtedy. No ale dobra, to nieważne. Ja stawiam i w tym momencie chciałbym, żebyście jeszcze jedną rzecz zrobili. Bardzo ważną rzecz. Czemu ja zrobiłem dwa craftingi? Co jest ze mną nie tak? Co jest nie tak? Dobra, mamy dwa craftingi, nie wiem po co. Robimy szybko sobie znaczy drewniany kilof. Dobra, nieważne. Jezu, bo się jakoś tak rozpędziłem. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, to żebyście wbili na Instagrama. Dlaczego? Ponieważ na Instagramie sobie wrzucam różne, prawda, posty, wrzucam sobie story i tak dalej. Czasami robię streama, więc myślę, że warto być na YouTubie, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby tam wbili. Dobra, przede wszystkim, co musimy zrobić? Musimy zrobić sobie... Nie to, musimy zrobić siekierę, prawie bym się pomylił. Dlatego, że chcę w jak najszybszym tempie zebrać te całe drewno, bo będziemy go potrzebowali naprawdę bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj taki kilof, którego normalnie w grze nie ma. Normalnie to nie powiem, że zakazany kilof, bo zakazany kilof to ostatnio Dave, znaczy jakiś czas temu Dave robił na kanale. To nie jest zakazany kilof. To jest coś więcej niż zakazany. Dlaczego do mnie teraz pisze ktoś? Teraz nieważne, dobra, wyciszyłem telefon. W każdym razie, to jest coś więcej niż zakazany kilof. Jeżeli macie coś takiego jak zakazany kilof, to jest zakazany kilof plus 1000 po prostu, wiecie. Że gdybyście mieli taki kilof, to byście już nigdy nic w życiu nie mogli zrobić po prostu. To jest, jak zobaczycie, co on robi w ogóle. I będziemy właśnie robić po kolei. Od tego właśnie drewnianego przejdziemy aż do diamentowego, myślę. Myślę, że diamentowe nam się uda. Netherite'owy raczej nie, ale ten... jak on się nazywa? Diamentowy na pewno. Dobra, zróbmy tak. Aha, musimy najpierw zamienić sobie to wszystko na deski. I teraz tak, potrzebujemy tych kilofów 8. Mamy 1, czyli potrzebujemy 7. Czyli mamy 7. O, no i tak nam nie starczy tych. Nie starczy nam patyków. Dobra, musimy zrobić sobie też trochę tych patyków. Ich też się nam przyda trochę, sporo nawet. Dobra, ile mamy tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli jeszcze tyle. Dobra, i teraz tak. Wrzucamy wszystkie kilofy do środka. I teraz jak widzicie, nic się nie stało, ponieważ musimy zrobić jedną tylko bardzo ważną rzecz. Zmienić ten kilof, dać tutaj. I patrzcie, co to zrobi. Okej, okay, całkiem możliwe, że nie może być żaden kilof zniszczony, więc zróbmy jeszcze jeden kilof w takim razie. Ponieważ tak na to by wychodziło, chyba że się nie da zrobić z drewnianych. Istnieje taka możliwość, że z drewnianych się nie da, ale wydaje mi się, że... Naprawdę? Czyli ja zrobiłem w tym momencie 8 kilofów drewnianych, których totalnie nigdy nie użyję, ponieważ nie da się tego zrobić na tym. Dobra, to się myliłem. Czyli to jest tylko od jakichś wyższych tych, czyli od kamiennego, tak mi się wydaje, że to jest dopiero do zrobienia. O kurde, dobra. A, to potrzebujemy chociaż 1 kilof, żeby uzbierać kamień. No to w takim razie straciliśmy tylko czas, najgorzej. Ja tego nie sprawdzałem przed odcinkiem. Wiem tylko, że to działa, ponieważ zrobiłem to tylko i wyłącznie na żelaznych, ale nie sprawdzałem tego na kamiennych w ogóle. I nie wiem, jak to działa totalnie. Wiem tylko, że taki kilof jest i chcę go właśnie przetestować na odcinku, ale totalnie nie wiem, co on robi. I myślałem, że to idzie z każdym rodzajem zrobić, a to chyba nie z każdym. Czyli wychodzi na to, że potrzebujemy tak naprawdę w tym momencie kamienia sporo. 3 razy 8 to jest 24. Dobra, ok. Czyli potrzebujemy 24 kamienia, żeby móc zrobić właśnie ten kilof kamienny, pod warunkiem, że się da. Proszę, mam nadzieję, że się da, ponieważ jeżeli to też się nie da,
To jest największy fail w moim życiu. To ja to nagrywam od początku, ponieważ to nie ma sensu tyle czasu nagrywać. Dobra, robimy tak. 8 i teraz pum. Mamy 8 i teraz pytanie, proszę. Proszę. Naprawdę? Czyli co? Czyli ja muszę uzbierać 24 żelaza? Dobra, nie będę nagrywał od początku, bo to już nie ma sensu. To już w każdym razie jest, jakby nie było, to już jest test tego kill-offa. Więc po prostu robię cięcie i wracamy w momencie, kiedy będę miał już te 24 żelaza. Dobra, mamy już to. Zniszczyły mi się dwa kill-offy. Jeden kamienny, jeden ten drewniany. Zniszczyły mi się wszystkie, więc, ale mamy już przynajmniej te sztabki żelaza, więc to jest najważniejsze. Dobra, uwaga, robimy tak. Pum. O nie, tam nie starczy teraz tych. Jeżeli to nie działa, jeżeli ten mod nie działa, to nie wiem, będzie mi smutno naprawdę, ale to już powinno na 100% działać. Działa. Mamy to, mamy ten kill-off. Aż ściągnę kurtkę, bo nie wiem po co ją założam, zakładam do odcinków kurtki, jak mi jest zawsze tak gorąco tutaj. Ale chciałem jakoś wyglądać przynajmniej inaczej na początku odcinka. Dobra, wracając. Mamy to, udało nam się zrobić to. Ta książka, wydaje się to być niepozorna książeczka, która totalnie nic nie robi, ale teraz ją biorę. I mamy ten kill-off. Jak to wygląda? To jest przecież coś niesamowitego, przecież ten kill-off totalnie rozwala. No nie, wziąłem sobie te wszystkie drewniane kill-offy. Dobra, to wywalamy wszystko. To jest nam niepotrzebne. Czemu ja to wszystko zbieram? O nie, ja to tak mi to wszystko pod nogi wpada. Dobra, wywalamy to. Tu. Co? Dlaczego to mi się wszystko zbiera do ekwip... Aha, może dlatego, że ja to trzymam w ręce. Dobra, czekajcie. Wywalmy to. Teraz już mi się nie zbiera. Zostawię sobie te kill-offy, ponieważ mogą mi się przydać później do zbierania następnych rzeczy. Zróbmy sobie patyki z tego. Dobra, to nam powinno wystarczyć. Dobra, mamy kill-off. Mamy kill-off i w tym momencie ja tylko jedyne co robię, to biorę ten crafting jeden, bo on się nam przyda jeszcze do później do craftowania tych lepszych, czyli diamentowego. No i netherite'owy też by mógł być, z tym, że już go raczej nie zdobędziemy, bo to by było zbyt ciężkie zdecydowanie. Dobra, i patrzcie to, rozwalamy. Uwaga, pum! Jaki kill-off porządny. Co jest grane, dobra, patrzcie ile tego. Ja cię sunę. Jak pięknie się to zbiera. Gdyby taki kill-off był normalnie w Minecrafcie, to przecież ja bym przecież zwariował z radości. Dobra, czekajcie, bierzemy, idziemy na dół do kopalni, trzeba wykopać coś więcej. Ja, o kurczę, ale mamy idealnie kopalnię tutaj. Dobra, o, mamy żelazo, dobra, czekajcie. Rozwalamy to, rozwalamy tu. Rozwalamy tu. Rozwalamy tu. O, dobra, patrzcie, no nie, no ten kill-off wymiata totalnie, naprawdę, przysięgam. Przecież on tak wszystko zeruje, tylko mamy tu tak ciemno. Zróbmy sobie na szybko jakąś pochodnię, taką, którą sobie weźmiemy do ręki, bo to już mi daje światło. O, kozacko, dobra. I teraz uwaga, schodzimy na dół. Tylko, kurde, jak tam zejść teraz, żeby nie zginąć. Do wody by najlepiej przydało się wskoczyć. Dobra, robimy, uwaga, skok. Tu rozwalamy to, żeby mi nic nie przeszkodziło. I robimy skok. O! Dobra, udało nam się przeskoczyć. Robimy kolejny skok. O nie, tylko tam nam może coś przeszkodzić. Dobra, ale teraz grozi śmierć. Dobra, udało się. I teraz szukamy diamentów. Szukamy diamentów. To z tym kill-offem będzie... To będzie łatwe jak... nie wiem, jak pisanie testu z muzyki. Naprawdę. Nic trudnego. Patrzcie to. Mamy nawet kopalnię. Jezu, jaki nam się idealny seed trafił. Nie wiem, kocham ten seed. Naprawdę. Tam ile skrzynek mamy, widzicie to? Dobra, przechodzimy tędy. Z tym kill-offem to przecież... Nic nam nie grozi, tu normalnie przechodzimy tak, o, i ja cię sunę, dobra, co my tu mamy? Złoto, o, złoto zbieramy, bo to z tego będziemy mogli zrobić złote kill-offy wtedy. O, i diamenty mamy, to już jesteśmy o 2 diamenty bliżej do tego, żeby zrobić diamentowy kill-off też taki. Czyli możemy zrobić złoty i diamentowy jeszcze, i to bym zrobił. I ten kill-off w ogóle się nie niszczy. W ogóle się nie, ten kill-off jest niezniszczalny totalnie. Dobra, patrzcie, mamy złoto, ale kozak, dobra, bierzemy to złoto. Ja z tego co wiem, to da się ten kill-offem też jakoś rzucać. Prawie przycisk myszy nie działa. A jak na kół wyrzucę? O kurde, co jest z tym kill-offem nie tak? Patrz go! Jak zeruje wszystko. Dobra, i teraz szukamy diamentów. Czekajcie, idziemy na poziom 11. To jesteśmy za wysoko, jesteśmy tu. Zejdźmy tutaj. Czy tu już jest poziom 11? No już jakoś takoś będzie. Wow, kurde, co to było? Komu ja zadałem obrażenia? Dobra, nie wiem. Wow, ta woda, to jest najgorzej. Tu nie chcemy tej wody. Dobra, i rzucamy tym... Wow, ten kill-off w ogóle gdzieś skręca. Dobra, tu szukamy diamentów. Co, on tam zadaje obrażenia w ogóle komuś, ten kill-off. Tylko nie wiem czemu, chyba tym silverfishem jakimś czy coś. Dobra, i teraz tak, tu mamy znowu ten. Nie no, w ten sposób przecież można tutaj tyle rzeczy wykopać, że to jest szok. I ten kill-off dalej się nie niszczy. Dobrze, to jest najlepszy kill-off jaki widziałem. To jest najlepszy kill-off pod słońcem. Jak zeruje, totalnie. Bez podjazdu do tego kill-offa. O nie, wypadł mi. Jak on wygląda? On wygląda jak taki... Jakbym latał na nich, nie? Ja cię, super, coś pięknego. Dobra, i... O nie, znowu mi wypadł.
O, potrzebuję, tak. I teraz, uwaga, pum. No nie, ja mam zapchany ekwipunek już cały. Przecież tak być nie może. Musimy wywalić to wszystko, czego nie potrzebujemy. Jeny ten, tak szybko cały ekwipunek zawalony. Przecież to jest coś niemożliwego. Dobra, bierzemy to i uwaga, pum. Ja, proszę, i gdzie tu są diamenty? Gdzie tu są diamenty? Na jakim jest ten poziomie? No kurczę, tu powinno być mnóstwo diamentów. Tu powinno być mnóstwo diamentów, gdzie one są wszystkie? Jak on to zeruje pięknie. Diamenty, proszę diamenty, bo ja chcę zrobić diamentowy kill off jeszcze. Co najmniej diamentowy, bo... Bo ten złoty to już możemy sobie darować, ale diamentowy kill off to ja bym chciał, bo diamentowy to ja czuję, że on będzie tak daleko leciał, bo to chyba będzie różnica, czy diamentowy, czy jakiś inny. Tylko, no nie mogę znaleźć diamentów. I z tego powodu mi jest smutno. Dobra, przejdźmy w ten sposób. O nie, ja tak nigdy nie przejdę, bo zawsze będę miał jakieś bloki. Najgorzej. Dobra, czekajcie, musimy to... O, a wiem, jest komenda jakaś na clearowanie chyba, ale... Dobra, one się zestakowały. Za mną idą te bloki! Co jest nie tak? Dobra, te bloki idą za mną. O nie, bo ja... Aha, bo ja je zbieram tym. Dobra, dobra, czekajcie, wywalamy to wszystko, bo ten kill-off ma taki niesamowity zasięg zbierania. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale tu wywalmy to, wywalmy to, wywalmy to. O nie, crafting to tam mógłby się nam przydać jeszcze. Dobra, zaraz po niego wrócimy. Tu... Nie, już teraz musimy wrócić. Mamy crafting, dobra. Ja go... Nie! Wywaliłem ten kill-off znowu! Co jest nie tak? Dobra, tu wywalmy to, wszystko wywalamy, nie potrzebujemy tego. Tylko mam ten kilo w ręce, to oczywiście będę wszystko zbierał bez przerwy. Dobra, dobra, tu. Dwa diamenty, to jest mało strasznie, przecież już tyle przekopałem. Już powinienem ich znaleźć mnóstwo powinno już być tych diamentów. Nie wiem, jakoś ciężko się znajduje diamenty teraz. Dobra, mamy złoto, to się nam przyda, nie będę ukrywał, bo jak nie diamentowy kilo, to chociaż ten złoty by się przydało zrobić. O, patrzcie ile diamentów. Jo! Dobra, ile mamy? 8. Lecimy dalej. Jak to zeruje, dobra, coś pięknego. Dobra, bierzemy tu złoto, całe złoto. Ja chcę wszystko. Wszystko totalnie. Uwaga, tu. Czemu on tak czasami wolni, czasami nie leci tak daleko? Nie rozumiem. Co? Jak pod lawą to, jaki tunel lawy nam się zrobił. Coś pięknego, dobra, tu. O, kolejne diamenty. Nie. Jezu, lawa by mi je zalała. Udało nam się ocalić te diamenty na szczęście. Jaki tunel, szybko przechodź. O kurde, nie zdążę, dobra, nieważne. Chciałem, przysięgam widzowie, że chciałem przejść. Ale to była misja samobójcza w takiej sytuacji. Tu. Dobra, nie mamy miejsca w ekwipunku po raz kolejny. I teraz tutaj, tu się nam wszystko będzie wywalało. Więc wywalmy to wszystko, niech to się spali. Dobra. Tu wszystko wywalamy, takich rzeczy nie chcemy. Chcemy tylko diamenty mieć. Dobra, mamy to, teraz w tą stronę. No proszę, gdzie są te diamenty? Przecież ja już tyle splądrowałem, a ja tych diamentów wcale nie mam tak dużo. Jak ja mam znaleźć dużo diamentów, kopiąc normalnie, skoro nie mogę znaleźć dużo diamentów kopiąc w taki sposób, takim kill-offem? Co jest nie tak z tym światem? Proszę więcej diamentów. Czy ja, nie wiem, może jak nie widzę czy coś, nie wiem, nie rozumiem tego. Tu? No przecież tu muszą być jakieś diamenty. No przecież to jest niemożliwe, żeby ich tu nie było. Dobra, tu... A, to węgiel jakiś, nie, mnie to troluje. Proszę, wszystko jakieś... No nie ma diamentów, przysięgam. Mi jest przykro teraz. Mi jest przykro. I co? Nic? Czekajcie, ja jestem już na poziomie za niskim zdecydowanie. Może dlatego nie ma diamentów. Jest taka możliwość, nie? Bo jestem teraz jestem na 11. Dobra, to już wszystko jest jasne w tym momencie. Dobra, musimy zrobić tak. To wszystko się jakby przyciąga mnie. Leci tu. I teraz patrzcie, jak to zostawiamy. Tu. Tak? O, i mamy wolną drogę, no coś pięknego. I teraz jeszcze, o nie, tam, i teraz wywalamy jeszcze te rzeczy wszystkie. Dobra, mamy 11 diamentów, to już jest dosyć sporo. Brakuje nam już tylko 13, żeby mieć diamentowy taki kill-off mocny. Więc to jest niewiele. Tym bardziej, że to się jeszcze nie psuje. Taki kill-off to już w ogóle byłby totalnym sztosem, gdyby to było możliwe. Czy to tak zakręciło? Czy to zrobiło taki tunel? Jaki to jest kill-off dobry. Jesteśmy na 11, dobra. Uwaga, i teraz są diamenty. Nie ma. Tu są diamenty. Nie ma, ale jest złoto. Tam są diamenty. Nie ma. Tam. Nie ma. Tam. Dobra, rzucamy w każdą stronę od miejsca, w którym stoję po prostu. I aż będą diamenty. No gdzieś muszą być w takim tym. Ponoć się renderują jeden na chunk. Musi to gdzieś tu być.
Czy ja właśnie w tym momencie zostałem oszukany przez... I są diamenty, są diamenty, są diamenty, są diamenty. O, jak pięknie. Dobra, dobra, mamy te diamenciki. Ile już mamy? 15, to jest dalej za mało. Dobra, i od tej strony lecimy w tamtą też gdzieś. Czekajcie, ja bym się tu gdzieś... O kurde, jaki to jest długi tunel. Czekajcie, poziom 11 i lecimy. Pum. Pum. Jak ten kilo wszystko kopie. To jest niesamowite. Dobra, tu. Gdzie są następne diamenty? O, są diamenty, są diamenty, są diamenty, są diamenty. Mamy 21, jeszcze jedno złoże znajdziemy i mamy to. Dobra, to jest, znalazłem sposób na dobre kopanie. Wtedy omijałem chyba wszystkie diamenty, ale teraz kopię w każdą stronę. I w którą stronę w końcu muszą być. Bo ten kilof ma taki zasięg kopania, że to jest niemożliwe, żeby nie było w żadną stronę. A ewentualnie raz się przesuniemy i dalej to już na pewno będą. Tu mamy mnóstwo złota. Tu, dobra, to też nie, tu nie ma żadnych, nie ma nic. Dobra, polećmy w tamtą stronę. Jesteśmy dalej na poziomie 11, więc teraz tu. Oho, i znowu nam z braku miejsca. Ale są diamenty! Są diamenty! Mamy ile? 28! To jest ten moment, w którym my robimy kill off ten diamentowy. Dobra, i teraz robimy tak. Bierzemy to, stawiamy, prawda, sobie ten fajny, ten, jak to się nazywa. O, zrobiłem, chciałem zrobić, prawie zrobiłem 9 kill offów. To by było zdecydowanie za dużo. Tu. I czy ja już mam tyle, ile powinienem mieć? Czy to już jest wystarczająco? Dobra, pytanie. Czy ja już mam 8 kilofów? Mam 8. Dobra, robimy to. Jest! Jest! I to ma jeszcze większy poziom, jeszcze większy zasięg zbierania. Dobra, wyrzucamy wszystko. Wszystko, nie chcę tego totalnie. Zostawimy sobie patyki tylko ewentualnie jeszcze na złoty. Ale jak już mamy diamentowy, to po co nam złoty? Teraz to już mamy wszystko, co nam trzeba. Wywalam wszystko, nie chcę tego. To już nam jest niepotrzebne, to też nie. Zostawiam tylko to, to i to, żeby zobaczył, ile jeszcze zebrałem innych rzeczy. No. To mi się nie podoba, że to ma taki zasięg zbierania, naprawdę przysięgam. Bo ja już nie miałem tego w ekwipunku. Dobra, przechodzimy tu dalej i uwaga. Pum! Jo! Coś pięknego. Dobra, tu. I tu. I ja cię sunę. Patrz, jaki to ma zasięg zbierania. Wszystko zbieram. Dobra, kopiemy jak najdłuższy tunel. Przecież ja, patrzcie, zapycham ekwipunek w 3 sekundy. Jakie to jest długie. I tu. Rzucaj, rzucaj, rzucaj. On za szybko wraca do mnie. Dobra, w tą stronę. Tu jest jakaś lawa w ogóle. Są diamenty, są diamenty, są diamenty, są diamenty. I tu rzucamy w ten sposób. O, super. Jo, to kopię. O kurde, o kurde, o kurde. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Jak stąd wyjść? Dobra, tutaj. Już myślałem, że zginę. Dobra, na jakim jesteśmy poziomie? 10. Dobra, idealnie. I tu w tą stronę. No nie, no ten kill-off jest przecież mocny twest. To przecież w ogóle bez podjazdu ten kill-off jest do czegokolwiek. I tu. I tu. I tu. I ja pierdziele. Kolejne diamenty. No, słuchajcie, ja wnoszę, prawda, prośbę do Mojangu o to, żeby wprowadzić taki kill-off do naszego Minecrafta kochanego. Bo z takim kill-offem to byśmy mieli, no, o wiele łatwiejszą rozgrywkę. Więc to by było w tym odcinku tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, w których będziemy testować takie totalnie powalone, dziwne rzeczy, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro o godzinie porannej, prawda, czyli 10:00, i wieczorem o godzinie 19:19 oraz o 14:00 na kanale Szczypson Plus na Among Usie. Trzymajcie się, na razie, pa pa!